Pewnego razu w lesie żył sobie pewien zając. Całymi dniami tylko skakał i zachwycał się sobą. Zając uwielbiał przechwalać się tym, że był szybszy od pozostałych zwierząt w lesie. Jestem najszybszy w całym lesie. Czy ktoś się odważy ze mną ścigać? Biegał bardzo szybko, bo miał wielkie stopy. Inne zwierzęta bardzo nie lubiły jego popisów i nigdy nie wygrały żadnego wyścigu. Tak, znowu wygrałem. Dlaczego? Bo jestem szybki. Zając zawsze i wszędzie powtarzał: jestem taki szybki, że nikt nie może mnie pokonać. Te słowa zaczęły denerwować wszystkie zwierzęta w lesie. Okej, może jest najszybszy, ale to jak kto mówi, jak się popisuje, nie jest miłe. Ktoś powinien mu dać nauczkę i sprawić, żeby zmądrzał. Opowieści o zającu dotarły do żółwia. Żółw poruszał się bardzo wolno. Potrzebował całych dni, aby pokonać dystans, który zając robił w minutę. Żółw miał nadzieję, że kiedyś trafi na zająca. Poszedł do innych zwierząt, aby powiedzieć im, że zamierza ścigać się z zającem. Ty chcesz się z nim ścigać? Nawet najszybsze zwierzęta nie pokonały zająca. Jak tobie miałoby się to udać? Spokojnie, zostawcie to mnie. Żółw podszedł do zająca. Dzień dobry, panie zającu. Szukałem pana. Zaciekawiony zając zapytał: a czemuż to mnie szukałeś? Słyszałem, że jesteś najszybszy w całym lesie. Właściwie to tylko twoje zdanie. Więc żeby być pewnym, chciałbym się z tobą ścigać. Zobaczmy, kto jest szybszy. Gdy tylko żółw przestał mówić, zając zaczął się śmiać tak głośno, że wszystkie zwierzęta w lesie go słyszały. Ty? Ze mną? Wyścig? Żartujesz sobie? Nie ma możliwości, żebyś mnie pokonał. Wygram wyścig, zanim zrobisz pierwszy krok. Dopóki nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć, czy masz rację. Okej, przygotuj się lepiej, jutro rano się ścigamy. Kiedy żółw zaczął się oddalać, zając dalej się śmiał. Następnego ranka wszystkie zwierzęta przybyły, by obejrzeć wyścig. Żółw czekał już na linii startu. Żółw uśmiechał się i był bardzo pewny siebie. Proszę, powiedz mi, jak zamierzasz pokonać zająca? Jeśli zając naprawdę jest taki dumny z siebie, jak mówicie, i lubi się popisywać, to ten wyścig nie będzie wcale trudny. Chwilę później zarozumiały zając, trzymając marchewkę, pojawił się na umówionym miejscu. Chodźmy się ścigać i zakończmy to. Nie jadłem jeszcze śniadania. Po krótkim przygotowaniu stanęli na linii startu. Ten, kto pierwszy przekroczy czerwoną linię na końcu lasu, wygrywa. Kredy dał znak i wyścig się rozpoczął. Zając wystartował jak strzała, żółw zaś zaczął bardzo powoli. Wow! Zająca już nie było widać. Zwierzęta, które oglądały wyścig, były już pewne, że żółw go przegra. Po przebiegnięciu kawałka, zając zatrzymał się i obejrzał się za siebie, ale droga była pusta. Wygląda na to, że żółw skończy wyścig dopiero w nocy. Lepiej sobie usiądę i dokończę jeść marchewkę. Zając skończył jeść marchewkę i popatrzył na drogę. Zobaczył, że żółw powoli się zbliża. Uśmiechnął się zuchwale, wstał i kontynuował wyścig.
Zając był już blisko mety. Jestem trochę śpiący po śniadaniu. Usiądę pod drzewem i utnę sobie krótką drzemkę. Zając był tak pewny, że wygra wyścig, że spokojnie zasnął. Żółw szedł bardzo powoli, ale z dużą pewnością siebie. W końcu dotarł do zająca. Zobaczył, że zając zapadł w głęboki sen. Nie zatrzymując się, żółw dalej szedł swoim tempem. Chwilę później zając się obudził. Rozejrzał się, ale nigdzie nie widział żółwia. Nigdzie nie widać żółwia. Może już nie chce się ścigać? Powinienem już skończyć ten wyścig. Kiedy zając powoli wyruszył w stronę mety, zobaczył nagle, że żółw go wyprzedził. Właściwie to był już tuż przed metą. Używając całej swojej energii, zając próbował go dogonić. Ale żółw właśnie zakończył wyścig. Zwierzęta, które czekały na mecie, były bardzo szczęśliwe. Wszyscy zaczęli podrzucać żółwia do góry z wielką radością. Zając za to stał na rogu i był bardzo smutny. Żółw, zwycięzca wyścigu, podszedł do zająca. Panie zającu, najważniejsze jest bycie systematycznym we wszystkim, co się robi. Przechwalanie się i samo uwielbienie to wady. Pokonałem cię nie dlatego, że byłem szybszy, ale dlatego, że byłem mądrzejszy i podszedłem do tego na poważnie. Masz rację, od teraz kończę się przechwalać i mówić, że jestem szybszy od innych. Powinienem już wracać. Czeka mnie długa droga do domu. Żółw uśmiechnął się i ruszył w swoją stronę. Zając dostał dobrą lekcję i zrozumiał swoje błędy. Od tego dnia już nigdy nie przechwalał się i już nigdy się z nikim nie ścigał. Pewnego razu na farmie zwierzęta zostały bez pożywienia. Mała czerwona kurka postanowiła przejść się po okolicy i poszukać czegoś do jedzenia. Najpierw podeszła do krowy. Czy pójdziesz ze mną na pole poszukać jedzenia? Ko, ko, ko. Nie mogę, bo jest za gorąco i nie mogę spacerować. Potem poszła do świnki. Po, 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 po. Czy pomożesz mi szukać jedzenia? Nie, jest za gorąco i nie mogę się przemęczać. Potem podeszła do psa. Po, 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 po. Pomożesz mi szukać jedzenia? Nie, nie mogę. Jest za gorąco i nie mogę wychodzić. W końcu podeszła do kaczki. Pok, 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 pok. Pomożesz mi znaleźć coś do jedzenia? Nie, nie mogę. Jest za gorąco. Muszę zostać w wodzie. Kiedy nikt nie chciał jej pomóc, kurka zdecydowała, że pójdzie szukać sama. Kiedy spacerowała, znalazła nasiona pszenicy na ziemi. Była bardzo szczęśliwa i wróciła na farmę. Postanowiła zasiać nasiona. Pomyślała, że ktoś z jej przyjaciół może jej pomóc. Krówko, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Chcesz mi pomóc je zasiać? Nie, mówiłam ci, jest za ciepło. Potem poszła do świnki. Świnko, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Pomożesz mi je zasiać? Nie mogę. Jest za gorąco na to. Kurka podeszła do psa. Hej, piesku, zobacz, znalazłam nasiona pszenicy. Zasiejemy je razem? Nie, jest za gorąco. I na końcu podeszła do kaczki. Hej, kaczko, znalazłam nasiona pszenicy. Pomożesz mi je zasiać? Nie mogę wychodzić z wody w taki upał. Bo, a więc zasieję je sama.
Kiedy zobaczyła, że nikt nie chciał jej pomóc, postanowiła je zasiać samodzielnie. Tygodnie minęły i nadeszły deszczowe dni. Nasiona wyrosły, ale chwasty w ogrodzie wymagały usunięcia. To mi pomoże wyrwać chwasty. Jest za dużo płota, nie dam rady. Nie chce mi się, nigdzie nie idę. Pobrudzę się, nie dam rady. Nie czuję się za dobrze, nie pomogę. Dobra, zrobię to sama. Mała czerwona kurka zaczęła oczyszczać ogródek z chwastów. Niedługo po tym pszenica wyrosła i nadszedł czas na zebranie plonu. Kurka podeszła do przyjaciół i zapytała, kto pomoże jej zebrać plony. Hej, krówko, pok, 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 pszenica wyrosła, pomożesz mi ją zebrać? Nie, nie mogę. Pok, 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 hej, świnko, zgadnij co, pszenica wyrosła, pomożesz mi ją zebrać? Nie mogę, nie chce mi się. Hej, piesku, pszenica wyrosła, pomożesz mi w zebraniu plonów? Kto, ja? Oczywiście, że nie. Hej, kaczuszko, pszenica urosła i trzeba ją zebrać, pomożesz? Oczywiście, że nie. Dobra, zrobię to sama. Mała czerwona kurka pracowała aż do nocy. Zebrała plony jeden za drugim, całkiem sama. Teraz nadszedł czas na zmielenie pszenicy. Poszła zapytać przyjaciół o pomoc. Hej, zwierzaki! Musimy zmielić pszenicę na mąkę. Kto mi pomoże? Nie mogę pomóc. Jest czas dojenia i nie mogę nigdzie iść. Ja też nie mogę. Czas na moją drzemkę. Ja w ogóle nie mogę pomóc. Nie dam rady. Muszę się ochłodzić w wodzie. Kurka zaczęła mielić pszenicę w młynie na mąkę. Zróbmy teraz pyszny chlebek. Poszła do przyjaciół, aby dać im ostatnią szansę. Pok, 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 krówko, idę piec chleb. Chcesz mi pomóc? Niestety nie, nie mogę pracować. A ty, świnko? Nie dzisiaj, nie mam siły. Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie wiem, jak się robi chleb. Tym razem kurka była bardzo zła. Całkiem sama poszła do kuchni. Najpierw uformowała chleb z mąki, którą zmieliła. Potem nadała jej kształt chleba i wsadziła do pieca, aby się upiekło. Kiedy pyszny zapach pieczonego chleba wydobył się z pieca, kurka wyciągnęła chlebek, poszła z nim do ogrodu, postawiła na stoliku i zawołała przyjaciół. Hej, zwierzaki, chlebek jest gotowy. Kto chce go ze mną zjeść? Widząc przepyszny chlebek na stole, wszystkie zwierzęta podbiegły do kurki. Ja chcę trochę. Ja też. Akurat jestem bardzo głodny. Świetna pora, kurko. Ja też, kurko, ja też. Uwielbiam chleb. Zaczynajmy. Nie, nie mogę. Nie mogę! Zrobiłam wszystko sama! Tylko ja mogę go zjeść! Całkiem sama! Z wielkim smakiem kurka zaczęła jeść jej chleb. Jednak nie mogła patrzeć na głodnych przyjaciół. Od teraz, jeśli obiecacie, że będziecie mi pomagać, podzielę się moim chlebem. Wszystkim zwierzętom było wstyd, ponieważ wiedziały, że kurka ma rację. Kurka wiedziała, że jej przyjaciele dostali nauczkę. Podzieliła się z nimi chlebem i wszyscy byli szczęśliwi, z pełnymi brzuszkami. Pewnego razu, kiedy był środek lata, wszystkie zwierzęta żyjące w lesie, wszystkie ptaki, robaczki,
cieszyły się piękną pogodą i oczywiście nie miały problemu ze znajdowaniem jedzenia. To był kolejny zwykły dzień dla leniwego konika polnego. Jadł sobie korzenie roślin, kiedy grał na skrzypcach i śpiewał pod drzewem. Ale piękny dzień! La, 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 gram na skrzypcach i śpiewam. Nie znam słów tej piosenki, ale to nic takiego. Kiedy skończył śpiewać swoją okropną piosenkę, usłyszał dźwięki i przysłuchiwał się dokładniej. Żeby dowiedzieć się, skąd pochodzi ten dźwięk, szybko wskoczył na wyższe gałęzie drzewa. Z daleka zobaczył szlak mrówek, które maszerowały jak żołnierzyki. Z wielkim trudem mrówki niosły nasiona i suszone owoce, które spadły z drzew. Konik polny skoczył na ziemię, nie wiedząc, co się dzieje. Mrówki zniknęły. Nigdy nie rozumiałem tych mrówek. Po co one tyle pracują? Nagle zobaczył, że jedna mrówka idzie w jego stronę. Niosła ona ogromne nasiono, które było większe od niej. Kiedy minęła konika polnego, zrzuciła na ziemię nasiono, które niosła. Musiała odpocząć. Konik polny spojrzał na nią ze zdziwieniem. Wyprowadzacie się? Nie. Tylko nie mów mi, że nadchodzi katastrofa i wszyscy uciekacie. Nie. No więc, czy mogę zapytać, co robicie? Niesiemy jedzenie do naszego gniazda. No tak. Spodziewacie się dużej ilości gości dzisiaj. Zbieramy jedzenie na zimę. Zbieracie jedzenie na zimę? Po co? A właściwie, po co ten pośpiech? Jeszcze daleko do zimy. Bawcie się, wykorzystajcie lato. A więc, możesz mi powiedzieć, co będziemy robić w zimę? Na pewno znajdziemy coś do roboty, nie martw się. Ty myślisz tylko o zabawie. A co będziemy jeść, ja się pytam? O tym będę myślał, kiedy zima się zacznie. Teraz jest lato i jest mnóstwo jedzenia. Mrówka miała dość słuchania bzdur leniwego konika polnego i zabrała swoje nasiono. Muszę dogonić przyjaciół. Pomożesz mi wrzucić to na plecy? Taki artysta i śpiewak jak ja nie powinien dźwigać ciężkich rzeczy. Słuchając, co ma do powiedzenia konik polny, mrówka postanowiła sama spróbować wziąć nasiono na plecy. Myślę, że jednak mogę ci trochę pomóc. Konik polny podniósł duże nasiono z ziemi i położył je mrówce na plecy. Mrówka podziękowała i odeszła. Co za marnotrawienie czasu. Konik polny kontynuował leżenie pod drzewem. Kiedy coś przegryzł, dalej grał na skrzypcach. To za piękny dzień, la la la. Gram i śpiewam do moich skrzypiec, ale nie wiem, co jest dalej. La 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 la. W tym momencie z drzewa wyjrzała wiewiórka. Dość, dość, proszę już dość. Idź, śpiewaj gdzie indziej, ja próbuję tu odpocząć. Nagle konik polny przestał. Spojrzał na wiewiórkę, wziął swoje skrzypce i poszedł sobie. W tym lesie nie wiedzą, jak docenić artystę. Gorące lato mijało, a mrówki dalej zbierały jedzenie do gniazda. Kiedy konik polny się zajadał, spacerował i dobrze bawił się grając i śpiewając. W końcu nadeszła mroźna zima. Rankiem, kiedy mrówki się obudziły i wyjrzały na zewnątrz ze swojego gniazda, zobaczyły, że wszystko jest pokryte białym śniegiem.
mała mrówka myślała tylko o biednych zwierzętach, które są głodne i marzną na zimnie. Niestety, wszystkie rośliny były pod grubą warstwą śniegu i konik polny nie jadł nic od kilku dni. Trząsł się z zimna i stracił całą energię. Nie mógł już grać lub śpiewać. Resztkiem sił próbował się przedrzeć przez śnieg. Nagle przypomniał sobie o ciepłych letnich dniach. Ale te dni były przyjemne. Wszędzie było jedzenie, brzuszek pełny i zawsze byłem szczęśliwy. Nagle przypomniał sobie o mrówce. Nosiła jedzenie do gniazda całe lato. Potem przypomniał sobie, że nie spodobał mu się ten pomysł. Śmiał się z niej całe lato. Ale czy teraz mrówka mogłaby mu pomóc? Teraz było za zimno, aby konik polny podróżował. Nie czas na dumę. Muszę znaleźć gniazdo mrówek i prosić o pomoc. Udał się prosto do mrówczego gniazda. Stanął przed wejściem i krzyknął. Jest tam kto? Proszę pomocy! Kto tam? Usłyszał głos z gniazda. Ostatkiem sił konik polny odpowiedział. Droga mrówko, to ja, konik polny. Proszę, wpuść mnie. Podczas tej rozmowy do małej mrówki podeszła królowa, która wszystko słyszała. Co się dzieje? Kto potrzebuje pomocy? To tylko leniwy konik polny, który nic nie robi i śpiewa cały dzień, droga królowo. Chyba jest głodny i szuka pomocy. Każdy, kto stoi pod naszymi drzwiami i potrzebuje pomocy, nie powinien być odrzucony. Królowa i inne mrówki otworzyły drzwi do gniazda. Konik polny leżał na śniegu, ponieważ już nie miał siły. Mrówki od razu go podniosły i zaniosły do gniazda. Konik polny doszedł do siebie w ciepłym gnieździe, a mrówki dały mu wodę i jedzenie. Kiedy poczuł się lepiej, konik polny podziękował królowej i podszedł do małej mrówki. Zachowałem się bardzo źle wobec ciebie. Kiedy pracowałeś całe lato, ja leżałem i tylko śpiewałem. A ty chciałeś mnie ostrzec. Nie brałem tego poważnie. Teraz żałuję. To powinna być dla ciebie lekcja. My też dobrze się bawiliśmy latem, ale myślimy też o przyszłości. Jeśli nie zebralibyśmy jedzenia latem, mielibyśmy ten sam problem co ty. Konik polny został z mrówkami jeszcze trochę czasu. Teraz czuł się dużo lepiej i zdrowiej. Kiedy nadszedł czas, aby konik polny odszedł, mrówki podarowały mu trochę jedzenia. Dziękuję za wszystko. Ocaliłyście mi życie i nigdy tego nie zapomnę. Od teraz nie będę już taki leniwy. Mogę cię o coś prosić? Oczywiście. Powiedz, czego potrzebujesz. Latem może mógłbyś wziąć parę lekcji gry na skrzypcach i śpiewu i uszczęśliwić tym inne zwierzęta. W pewnym lesie żyła sobie strachliwa mysz. Bardzo się bała lisa i wilka, a czasem nawet samej siebie. Nawet kiedy zawiał wiatr i gałąź zatrzeszczała, mysz od razu szukała kryjówki, w której mogłaby się schować. Przez to wszystko reszta zwierząt naśmiewała się z myszki. Jak się boi! Boi się nawet wiatru! Co za tchórz! Boi się! Pewnego dnia mysz postanowiła to zmienić i poszła do króla dżungli, lwa. Lew właśnie skończył śniadanie i spał przed swą jaskinią. Inne zwierzęta były bardzo ciekawe, co ta mysz planuje. Myszka wspięła się po ogonie lwa. Wskoczyła mu na grzbiet i z wielką pewnością siebie pokazała się innym.
Była bardzo przerażona, ale robiła wszystko, żeby nie było tego widać. Nagle lew się obudził. Zrzucił mysz z grzbietu, potrząsając się. Mysz i lew stanęli oko w oko. Wszystkie zwierzęta były bardzo przejęte. O nie, lew zaraz zje myszkę. Jak śmiesz? Co za śmiałek? Co robiłaś na moim grzbiecie? Król dżungli, proszę, nie jedz mnie. Jestem najsłabszym i najstrachliwszym zwierzątkiem. Moje całe życie to jeden wielki stres. Nawet jak liść spada, to strasznie się boję. Mam tego dosyć. Chcę się pozbyć strachu. Ty jesteś królem dżungli. Zwierzęta boją się twojego ryku. Czy ty mógłbyś może się mną zaopiekować? Lew wysłuchał wszystkiego w ciszy. Mysz zastanawiała się, jaka będzie odpowiedź. Ja mam ci pomagać. Daj mi jeden powód, dlaczego miałbym cię nie zjeść. Odwdzięczę się, obiecuję. Może jednego dnia ja pomogę tobie? Kiedy mysz skończyła mówić, lew ryknął przeraźliwie. Jak takie małe stworzonko może pomóc mi? Jednak widząc takie małe, trzęsące się stworzonko, lew postanowił nie jeść myszki. Całe szczęście, że jestem pełny, a teraz znikaj. Mysz szybko uciekła od lwa. Widząc wszystko z daleka, zwierzęta w lesie były bardzo zaskoczone. Minęło trochę czasu. Lew zgłodniał i szukał pożywienia w lesie. Niestety nie zauważył pułapki myśliwych i został złapany. Wisiał w powietrzu w wielkiej siatce. Próbował się uwolnić, ale nie dał rady. Był królem dżungli, więc wołanie o pomoc byłoby upokarzające. I wszyscy myśliwi by go usłyszeli. Nie miał więc wyjścia. Lew czekał. Po chwili zwierzęta żyjące w lesie zauważyły lwa. Ale nikt nie śmiał do niego podejść. Przechodząca obok mysz również zauważyła lwa i postanowiła mu pomóc. Pobiegła prosto do niego, wspięła się po jego ogonie i kiedy dotarła do siatki, zaczęła ją gryźć. Podbiegł do nich królik z lasu. Hej, pospieszcie się, myśliwi idą. Zwierzęta w pobliżu zaczęły uciekać w popłochu po tym, jak usłyszały słowo myśliwi. Ale mysz gryzła dalej. W końcu nadgryziona siatka urwała się i lew był wolny. Szybko, wskocz na mój grzbiet, uciekamy stąd. Mysz wskoczyła na lwa i szybko uciekli razem do lasu. Zdyszany lew przybiegł do jaskini. Zniżył się, aby mysz zaskoczyła. Kiedy mówiłaś, że kiedyś mi pomożesz, nie doceniłem cię. Nie sądziłem, że taka mała mysz może być pomocna. Ale ty ocaliłaś mi życie. Dziękuję. To była moja przyjemność, mój królu. Nie musisz się mnie już bać. Właściwie to niczego nie musisz się bać, bo jesteś najodważniejszą myszą. Jeśli ja jestem królem dżungli, to ty zostaniesz moim odważnym księciem. Lew i mysz zaczęli się śmiać.
Kiedy wszystkie zwierzęta zobaczyły, co się stało, wyszły z lasu i gratulowały małej myszce. Lew i mysz zostali najlepszymi przyjaciółmi, a w lesie na zawsze zapanowała zgoda. Pewnego razu w małym domku żyły sobie trzy małe świnki i ich mama. Nadszedł czas, aby świnki opuściły dom i rozpoczęły samodzielne życie. Mama zawołała je do siebie. Kochane dzieci, nadszedł czas, abyście poszli w świat. Idźcie i zacznijcie nowe życie, ale nie zapomnijcie, cokolwiek robicie, róbcie to najlepiej jak potraficie. To jedyny sposób, by przeżyć. Troszkę smutne, ale też podekscytowane świnki pożegnały się z mamą i wyruszyły w drogę. Po krótkim czasie znalazły kawałek ziemi, na której mogły wybudować własne domki. Najmłodsza świnka postanowiła zbudować swój dom ze słomy. Pomyślała, że to najprostszy i najszybszy sposób budowy domu i dzięki temu miała czas na zabawę. Budowa domu zajęła najmłodszej śwince jeden dzień. Zawołała inne świnki. Hej chłopaki, właśnie skończyłem. Najstarsza świnka obejrzała dom. Okej, ale ten dom w ogóle nie wygląda solidnie. Jak ochroni nas przed wilkiem? Najmłodsza świnka nie przejęła się słowami brata. Nie martw się, nic się nie stanie. Okej, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Średnia świnka postanowiła, że zbuduje domek z drewna. Postanowiła zbudować domek z gałęzi, które zebrała w lesie. Budowa jego domku zajęła 3 dni. Był on troszkę bardziej solidny niż dom ze słomy. Najstarsza świnka podeszła do niego. Kochany braciszku, wykonałeś świetną robotę, ale ten dom nie wygląda na bezpieczny. Jak ochroni nas przed wilkiem? Średnia świnka odpowiedziała. Nie martw się, mój domek jest bardzo bezpieczny. Dobrze, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Kiedy dwie małe świnki świetnie się bawiły w swoich nowych domkach, najstarsza świnka wciąż ciężko pracowała, ponieważ budowała dom z cegieł i kamieni. Młodsze świnki uważały, że wysiłki ich starszego brata są bez sensu i tylko się bawiły. Dlaczego się tak męczysz, kiedy możesz zrobić to tak szybko jak my? On jest taki przestraszony. Najstarsza świnka nie przejmowała się słowami swoich braci. Pracowała ciężko cały tydzień, aż w końcu dom z cegieł i kamieni był gotowy. Następnego dnia głodny wilk pojawił się w pobliżu ich domów. Najpierw stanął naprzeciwko domu ze słomy. Najmłodsza świnka odpoczywała w swoim domku. Wilk zapukał do drzwi. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie chcesz, żebym chuchał i dmuchał i zdmuchnął twój dom. Nie możesz mi nic zrobić, mój dom jest solidny. Wilk zaczął chuchać i dmuchać. Zdmuchnął dom, ale mała świnka zdołała uciec. Dobiegła do drewnianego domku swojego brata. Zapukała do drzwi. Kiedy średnia świnka otwarła drzwi, najmłodsza świnka wbiegła do środka. Szybko, zamknij drzwi! Wilk zaraz tu przyjdzie! Nie martw się, nic nam nie zrobi w tym domku. Po chwili wilk przyszedł pod drewniany dom i krzyknął. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie... zacznę chuchać i dmuchać i zdmuchnę twój dom. Nie uda ci się zdmuchnąć mojego domu. Wilk zaczął chuchać i dmuchać, aż drewniany dom się rozpadł.
Obydwie świnki szybko pobiegły do domu najstarszego brata, aby uchronić się przed wilkiem. Braciszku, wilk tu idzie. Co my zrobimy? Najstarsza świnka bardzo pewnie odpowiedziała. Nie martwcie się, wilk nie zdoła wejść do tego domu. Chwilę później głodny wilk podszedł do domu trzeciej świnki i krzyknął. Otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie do środka, jeśli nie, to zacznę dmuchać i chuchać i zmuchnę wasz dom. Nawet nie próbuj, zły wilku, nie zdołasz wejść do tego domu. Wilk bardzo się rozzłościł, zaczął dmuchać i chuchać, ale nic się nie stało. Nie potrafił zdmuchnąć tego domu. Próbował i próbował, ale nie udało mu się ruszyć nawet jednej cegły. W końcu tak się zmęczył, że zdecydował się dostać do domku inną drogą. Dostrzegł komin na dachu i zaczął się wspinać. Gdy świnki zdały sobie sprawę, że wilk wspina się na dach i chce wejść przez komin, szybko rozpaliły ogień w kominku i postawiły wielki gar wody na środku kominka. Wilk wspiął się na komin i wskoczył do środka. I wpadł wprost do gotującej się wody. A, pomocy! Parzy! Ratunku! Pomocy! A! Nareszcie, nie obawiając się już wilka, świnki przytuliły się radośnie. Następnego dnia trzy świnki poszły do mamy, aby opowiedzieć jej o tym, co się wydarzyło. Najmłodsza świnka podeszła do mamy. Miałaś rację, mamo. Cokolwiek robimy na tym świecie, musimy robić to najlepiej, jak potrafimy. Jeśli się bardzo starasz, to osiągniesz sukces. Od tego dnia młodsze świnki już nigdy nie były leniwe. Zaczęły pracować tak ciężko jak ich starszy brat i wiodły szczęśliwe i bezpieczne życie. Pewnego razu w małej chatce w lesie żyła mama koza wraz ze swoimi małymi koźlątkami i wiedli szczęśliwe życie. Małe koźlątka były bardzo słodkie, wyglądały jak pluszaki. Mama koza, jak każda mama, kochała swoje dzieci bardzo mocno. Chroniła je przed wszystkimi dzikimi zwierzętami, które żyły w lesie. Pewnego dnia, zanim mama koza poszła do lasu szukać pożywienia, zawołała do siebie swoje małe koźlątka i powiedziała: kochane dzieci, idę do lasu. Nie otwierajcie nikomu drzwi. Jeśli wilk dostanie się do domu, zje was. Wilk jest bardzo podstępny. Będzie próbował wszystkiego, aby was oszukać i wejść do domku. Więc jak go rozpoznamy? Wilk ma ochrypnięty głos, a mój głos jest bardzo delikatny, więc rozpoznacie go na pewno po jego niskim i ochrypniętym głosie. Kiedy mama koza wychodziła, przypomniała sobie o czymś jeszcze. Odwróciła się do małych koźlątek. A, jeszcze jedno. Stopy wilka są czarne, a moje są białe, więc możecie go również rozpoznać po stopach. Nie martw się, mamo. Potrafimy się bronić. Możesz na nas liczyć. Mama koza pocałowała swoje małe koźlątka, każde po kolei, i oddaliła się w stronę lasu. Wilk obserwował ich z daleka. Kiedy zobaczył, że mama koza wychodzi, odczekał chwilę i podszedł do chatki, a następnie zapukał do drzwi. Kto tam? Mała kuzko, otwórz drzwi, to ja, twoja mama. Przyniosłam pyszne jedzenie. Ale mała kuzka rozpoznała ochrypnięty głos wilka i nie otwarła drzwi. Nie jesteś naszą mamą! Jej głos jest słodszy i o wiele piękniejszy. Jesteś wilkiem i próbujesz nas oszukać. Wilk bardzo się zdenerwował, gdy nie udało mu się przechytrzyć małych koźlątek. Poszedł więc do sklepu i kupił wielki kawałek kredy. Po zjedzeniu go, jego głos był o wiele delikatniejszy, więc wrócił pod drzwi chatki i zapukał jeszcze raz. Tym razem wilk przemówił delikatnym głosem.
Moje małe kózki, otwórzcie proszę. To ja, wasza mama, przyniosłam wam pyszne jedzenie z lasu. Słysząc delikatny głos wilka, mała kózka uwierzyła, że to ich mama i prawie otwarła drzwi. Ale wtedy jedna z nich krzyknęła. Zaczekaj, zaczekaj, spójrzmy na stopy przez szparę w drzwiach. Oczywiście, kiedy małe kózki spojrzały przez przerwę w drzwiach, zobaczyły czarne stopy wilka, więc nie otwarły drzwi i krzyknęły. Nie otworzymy ci drzwi! Stopy naszej mamy nie są czarne! Są białe! Jesteś wilkiem! Wilk bardzo się wściekł i odszedł. Poszedł do piekarni. Kiedy piekarz go zobaczył, był bardzo zaskoczony. Jestem teraz wegetarianinem, więc od tej pory będę jadł wypieki. Możesz mi dać jakąś mąkę? Wilk wyszedł z piekarni z torbą pełną mąki. Kiedy przyszedł w okolice chatki, otwarł torbę i wysypał całą mąkę na stopy. Jego stopy były całe białe. Podstępny wilk zapukał do drzwi po raz trzeci. Moje małe kózki, otwórzcie drzwi. To ja, wasza mama, przyniosłam dla was jedzenie z lasu. Najpierw pokaż nam swoje stopy, żebyśmy wiedziały, że to ty, mamo. Wilk pokazał im stopy pokryte mąką. Kiedy małe kózki zobaczyły białe stopy, uwierzyły, że to ich mama i otwarły drzwi. Nagle ich oczom ukazał się wilk stojący tuż naprzeciwko. Małe kózki nie wiedziały, co robić. Zaczęły biegać w kółko i krzyczeć. Pomocy! 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 Nie marnujcie swojego czasu! I tak was wszystkie złapię! Jedna z kózek schowała się pod biurkiem. Druga kózka schowała się w łóżku. Trzecia weszła do komina. Czwarta ukryła się w kuchni. Piąta schowała się w szafie. Szósta kózka ukryła się za zasłoną. Siódma weszła do olbrzymiego zegara wiszącego na ścianie. Ale przebiegły wilk był szybki i łapał jedną kózkę za drugą, wyciągając je z ich kryjówek. Chodźcie tu, nie uciekajcie! I tak złapię was wszystkie! Powiedziałem dość! Tylko jednej kózki nie udało mu się znaleźć, tej ukrytej w zegarze. Ale był już najedzony, więc nawet jej nie szukał i sobie poszedł. Nieopodal chatki była wielka polana. Wilk położył się pod drzewem i zaczął głośno chrapać. Niedługo po tym mama koza wróciła do domu. Kiedy zobaczyła otwarte drzwi, wiedziała, że wydarzyło się coś złego i zaczęła krzyczeć. A, moje małe kózki! Kiedy weszła do domu, doznała szoku. Stół i krzesła były poprzewracane, zasłony były zdarte. Na łóżkach panował totalny bałagan. Pościel i poduszki leżały na podłodze. Mama koza szukała swoich dzieci, ale nigdzie nie mogła ich znaleźć. Zaczęła po kolei wywoływać ich imiona, ale żadne z nich nie odpowiadało. W końcu doszła do ostatniego imienia i nagle usłyszała cichy, przerażony głos. Jestem w środku zegara dziadka! Mama koza pobiegła do zegara dziadka i wyciągnęła z niego małą kózkę, po czym mocno się przytuliły. Mała kózka opowiedziała jej o tym, co się wydarzyło, płacząc. Wilk przybył w przebraniu i myślałyśmy, że to ty, więc otwarłyśmy drzwi i wilk zjadł wszystkich. Mama koza była bardzo smutna. Płakała za swoimi dziećmi. Z ostatnią kózką wyszła z domu i szła przez polanę. Po chwili zobaczyła śpiącego pod drzewem wilka. Chrapał tak głośno, że uginały się gałęzie drzew. Mama koza przez chwilę obserwowała wilka. Zdała sobie sprawę, że w jego brzuchu coś się rusza. O mój Boże, czy to możliwe, że moje koźlątka są w jego brzuchu i wciąż żyją?
Miała pewien plan. Zwróciła się do swojego dziecka. Biegnij do domu i przynieś mi igłę, nici i nożyczki. Kiedy mała kózka pobiegła, jej mama zebrała 6 dużych kamieni. Po chwili mała kózka wróciła z igłą, nićmi i wielkimi nożyczkami. Mama koza otwarła brzuch wilka nożyczkami. Zobaczyła jedno ze swoich koźlątek. Reszta koźlątek zaczęła się pojawiać po kolei. Wszystkie były całe i zdrowe. Mama koza była niezwykle szczęśliwa. Wszystkie kózki zaczęły się radośnie przytulać. Mamo, mamo, kochamy cię! Mamo, mamo, kochamy cię! Kochamy cię! Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Och, moje kochane kózki, jesteście bezpieczne! Mama koza włożyła do brzucha wilka kamienie, które zebrała i zaszyła go igłą i nićmi. Wilk spał tak twardo, że niczego nie poczuł, nawet się nie poruszył. Mama koza i jej małe koźlątka szybko się oddalili. Kiedy wilk się obudził i wstał, poczuł, że bardzo boli go brzuch. Pomyślał, że to przez to, że zjadł za dużo koźlątek. Ponieważ jego brzuch był pełen kamieni, bardzo chciało mu się pić. Podszedł do rzeki, aby napić się trochę wody. Ale kiedy szedł, kamienie zaczęły o siebie uderzać. Mój brzuch jest taki ociężały i pełny. Czuję się, jakby kozy, które zjadłem, zamieniły się w kamienie. Chciał się schylić, aby napić się wody z rzeki, ale kamienie były tak ciężkie, że stracił równowagę i wpadł do wody. Pomocy, pomocy! Topię się, pomocy! Wołał o pomoc, ale nikt mu nie pomógł. Kamienie były tak ciężkie, że zaczęły ciągnąć go na dno, aż w końcu utonął. Kiedy kózki i ich mama zobaczyły, co się stało, od razu podbiegły do rzeki. Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Hurra! Od tego dnia mama koza i jej 7 małych koźlątek wiedli spokojne i szczęśliwe życie w ich małej chatce w lesie. Kiedyś, dawno temu, był sobie las, w którym żyły tylko zwierzęta i nigdy nie było tam człowieka. Pomimo, że wszystkie zwierzęta bardzo się różniły, żyły sobie w spokoju i harmonii. Każde z nich miało inną cechę. Na przykład małpy były psotliwe. Wiewiórka była strachliwa, a lew był odważny. Sarna była szybka, a żółw powolny. Lis był tym chytrym, a pszczoły pracusiami. Jedynym zwierzęciem, które nie mogło się dogadać z innymi, był arogancki kruk. Kruk nie lubił się dzielić swoim jedzeniem. Czasami nawet kradł jedzenie innym i odlatywał. Wszystkie zwierzęta rozmawiały o samolubnym kruku, któremu trzeba dać nauczkę. Będąc najsprytniejszym i najmądrzejszym, lis skomentował jako pierwszy. Spokojnie, zostawcie to mnie. Mam pewien pomysł na tego samolubnego kruka. Już nie będzie aroganckim snobem. Pewnego dnia kruk poleciał do miasta szukać jedzenia. Powrócił do lasu z dużym kawałkiem sera w dziobie. Wylądował na gałęzi, aby odpocząć. Obserwując go z daleka, lis zdecydował, że spróbuje zabrać ser krukowi. Lis podszedł do drzewa, na którym odpoczywał kruk, a on w tym momencie zaczął dziobać ser, który położył na gałęzi. Witaj, przyjacielu. Co tam zajadasz? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak, to jest ser. Ludzie go jedzą. Jestem ciekaw, jak smakuje. Mógłbyś się ze mną podzielić? Tak, nie ma mowy. Wiesz, jak daleko musiałem lecieć, żeby znaleźć ten ser? No to co? Pewnego dnia podzielę się z tobą moim jedzeniem i będzie porówno. Dlaczego miałbym chcieć twoje paskudne jedzenie?
Ten ser jest specjalny. Nie znajdziesz go zawsze i wszędzie. Czegokolwiek by nie mówił, lis nie umiał przekonać kruka, aby podzielił się z nim jedzeniem. Lis był mądry, ale kruk był tak mądry jak on. Więc tym razem lis wymyślił inny plan. Dobra, dobra, miej swój ser, już go nie chcę. Ale mogę chociaż do ciebie podejść i zobaczyć ten specjalny ser, którym nie chcesz się podzielić z bliska? Kiedy lis zaczął wspinać się na drzewo, kruk zabrał ser i w panice odleciał na inną gałąź. Tym razem lis podszedł pod inne drzewo, gdzie siedział kruk ze swoim serem, którym nie chciał się podzielić. Lis przemyślał, co się dzieje i wpadł na inny pomysł. Jaka jest największa wada kruków? Jest bardzo arogancki i samolubny. Może powinienem to wykorzystać, aby odebrać mu jedzenie? Hej, przyjacielu! Wiesz, czemu tak naprawdę tu przyszedłem? Aby nie zgubić sera z dzioba, zapytał bez jego otwierania. Czemu? Słyszałem, że masz najpiękniejszy głos w całym lesie. Podobno kiedy śpiewasz, hipnotyzujesz wszystkie zwierzęta, które cię słuchają. Kiedy kruk to usłyszał, naburmuszył pióra i poczuł się naprawdę ważnie. Zaśpiewaj mi piosenkę, żebym mógł usłyszeć twój piękny głos i opowiedzieć to przyjaciołom. Lis w końcu znalazł słaby punkt kruka. Samolubny kruk otworzył swój pełny dziób. Tak! Tak! A ser oczywiście wypadł mu z dzioba. Lis był gotów, aby go złapać. Kruk był w szoku i nie mógł się ruszyć. Oj, spójrz, twój drogocenny ser wpadł mi prosto do pyska. Ależ on jest smaczny. Z powodu arogancji i samolubstwa lis zabrał mu jedzenie. A więc, mój przyjacielu, czego się dziś nauczyliśmy? Nie powinieneś myśleć o sobie więcej niż jest naprawdę. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, co słyszysz. Nie powinieneś mówić wszystkim, że jesteś najlepszy. I nie zapominaj, zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy. Kiedy skończył mówić, lis odszedł i zniknął w głębokim lesie. Od tego dnia kruk przestał być arogancki i samolubny. Już zawsze dogadywał się z innymi zwierzętami i dzielił się z nimi jedzeniem. Pewnego razu przy ładnym jeziorze na farmie żył sobie mały wół. Mały wół był nieszczęśliwy, ponieważ wszystkie inne woły na farmie były od niego większe. Zawsze na to narzekał. Znów poszedł poskarżyć się swojemu psiemu przyjacielowi. Jestem najmniejszym wołem na farmie, a może jestem nawet najmniejszym na świecie i nic nie mogę zrobić, żeby to zmienić. Nie zaczynaj znowu, kumplu. Właściwie jesteś całkiem dużym, mądrym i ładnym wołem. To niemożliwe, abyśmy byli tak samo wielcy, prawda? No tak, nie musimy być tacy sami. Ale czemu nie jestem największy? Zobacz, ja nie jestem największym psem na świecie. Jestem pewien, że gdzieś jest większy. Ale nie martwię się tym. Jestem szczęśliwy takim, jakim jestem. Ale ja nie. W jeziorze koło farmy, na której żył nasz smutny wół, żyła również bardzo narcystyczna żaba. Żaba ta uwielbiała się chwalić przed kolegami tym, że była większa od wszystkich i była z tego bardzo dumna. Jestem największą żabą w tym jeziorze. A największe zwierzę zostaje królem. Od teraz wszyscy mają mnie nazywać królem. Nie ma takiej zasady, że największy jest królem. Ale my nie potrzebujemy króla. Dlaczego nie? Każdy ma króla. Na przykład w dżungli jest król lew. Tak, ale lew nie jest największy w dżungli. Jest na przykład słoń. Nasza samolubna żaba musiała przemyśleć odpowiedź i odpowiedziała jak zawsze. To nie jest dżungla? A wy nie jesteście słoniami.
Ja jestem królem i kropka. Inne żaby rozmawiały między sobą, aby dać mu nauczkę, ale nie wiedziały, jak to zrobić. Pewnego dnia, kiedy żabki pływały w jeziorze, zobaczyły woła jedzącego trawę. Z dala od stada na brzegu jeziora. Nigdy nie widziały wcześniej tak wielkiego zwierzęcia. Wow, ale wielkie zwierzę! I w tym momencie wpadły na pewien pomysł. Czy nasza samolubna żaba nie powiedziała, że największe zwierzę jest królem? Bo wtedy to będzie nasz król. Żaby natychmiast udały się do woła. Powiedziały mu, o co chodzi i poprosiły o pomoc. Dobrze, ale jestem tylko małym wołem. Jak mogę pomóc? Malutki? Ty? Nic nie musisz robić. Przyprowadzimy przyjaciela, który myśli, że jest najlepszy. Resztę zostaw nam. Dobrze, ale potem muszę wracać, żeby farmer się nie martwił. Po pewnym czasie żaby spotkały swojego samolubnego przyjaciela. Powiedziały mu o wielkim zwierzęciu na drugim brzegu jeziora. On chce cię zobaczyć. Dobrze, udajmy się tam i zobaczmy te wielkie zwierzę. Żaby popłynęły na drugą stronę jeziora. Wół czekał na brzegu jak obiecał. Żaba, która myślała, że jest największa, prawie połknęła własny język. Ale nie chciała okazać strachu przy kolegach. Ach tak, więc ty jesteś tym olbrzymem, który chce być królem? Wół nie wiedział, co powiedzieć. Nagle wtrąciła się żabka. Sam mówiłeś, że największe zwierzę jest królem. Wół jest większy, więc ma prawo być królem. Ach tak? Też mogę być wielki. A jak? Kiedy żaby rozmawiały między sobą, wół poczuł się bardzo duży i bardzo wartościowy. Ponieważ to był pierwszy raz, kiedy ktoś tak dobrze o nim mówił. Teraz zobaczcie, jak rosnę. Żaba zaczęła nabierać powietrza. Jestem jak wół? Żaba nadmuchała się trochę bardziej. A teraz jestem duży jak wół? Nie. Raz jeszcze żaba nabrała powietrza. Teraz nie mogła mówić. Patrzyła tylko na reakcję przyjaciół. Ale wszystkie żaby zaczęły się śmiać. Żaba nadmuchała się jeszcze bardziej i bardziej, aż zmieniła się w balon. Wół ze zdziwieniem patrzył na żabę. Żaba tak się nadmuchała, że już nie wyglądała jak żaba. Miała tyle powietrza, że nagle zaczęła się unosić. Była już na wysokości woła, ale musiała być wyżej. Próbowała jeszcze wyżej i nagle... Wół i żaby stali i się patrzyli. To była trudna lekcja. Wszyscy byli smutni z powodu lekcji, jaką dostała żaba, myśląca, że jest większa od wszystkich. Po tym wszystkim, co wydarzyło się tego dnia, mały wół już nigdy nie narzekał. Zaakceptował to, kim jest i było mu z tym bardzo dobrze.